No cóż, Baja Intercars bardzo wymagająca była w tym roku. W moim przypadku akurat na pierwszym OS-ie wczorajszego dnia zerwałem pasek 10 km przed metą, co mi trochę pokrzyżowało plany. Miałem zamiar zająć pierwsze bądź drugie miejsce. Niestety przez to spadłem na czwarte, 20 minut zajęło zmiana paska. Ale cóż, pomogłem koledze tutaj zdobyć w generalce mistrza Polski w ośkach, także są plusy i minusy tego wszystkiego. Rajd bardzo wymagający, pogoda na szczęście dopisała, w nocy padało cały czas, ale w dzień było słoneczny w miarę, także fajnie, bardzo fajny rajd. Zdobyte wyniki potwierdza sędzia główny zawodów Andrzej Ręcz, tak?